Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulfoniasty Kulfon, prosto z jaskini smoka, która powstała na ostatnim odcinku interaktywnym. Jeśli się komuś nie chciało całego odcinka oglądać, to teraz widać, jak to wygląda. Jakie to jest epickie, to jest po prostu mega. No, właśnie wlot taki niepozorny, ale... Ej, czekaj. Nie. Smoki? Naprawdę? Przecież one zanim siebie klują, to nie będzie już czego bronić. Myślisz, że twoje smoki, nawet jeśli by się wykluły, to byłyby w stanie mi powstrzymać? Grubo się mylisz, twój kochany książę ciemności. Tak mówisz, książę ciemności, tak? Tak? Że smoki się nie zdążą wykluć? A powiedz mi, drugi książę ciemności, czy ty myślisz, że te smocze jaja to się tak wzięły znikąd? Że są z powietrza? Nie, mój drogi książę ciemności. Tutaj jest smoczyca. Tylko ty jej jeszcze nie widziałeś, ale jak zobaczysz tą smoczycę, to normalnie ja zwątpisz na 100%. Na 100% zwątpisz. Tu będzie smoczyca, żeby nie wiem co, tu będzie smoczyca. I... Czekaj... Czy to jest miterkowe drzewo? Czy co to jest? Halo? Czy to jest smoczyca? Ej, wait, co to jest? Dobra, tego nie widziałem. O ile powiem tak, o ile ten hashtag widziałem przed włączeniem nagrania, chociaż nie czytałem, co tam jest, to widziałem go, ale... Ej, czekaj, to jest miterkowe różowe drzewo, ale dlaczego ono ma koronę i skrzydła? Co jest? Oh my goodness, jakie to jest genialne. Jakbym widać jakieś ośmiornica, smoko, drzewo, czy coś. Te budowle, mitorka. No zobaczmy, to jest mitorka. Szkoda, tego nie podpisał, co to jest. Oh my goodness! Ale... Kuźma, nie mam pytań. Nie mam po prostu pytań. Daj ci mitorek. Mistrzostwo. A chciałem polecić do tej tabliczki tutaj, bo pamiętacie, że... Dostałem kiedyś już dawno temu, to w ogóle jest to tutaj, czekaj, się pytam, tego tu nie ogarniam, nieważne, zbudować różowego Ender Dragona nad zamkiem. I taki jest dzisiejszy plan odcinka, żeby tutaj nad zamkiem była wielka rusiowa smoczyca. Może to nie jest, może nie. Mitorek, powiem ci. Bociano kaczko łabędzio sroka w porównaniu z kreciko i kreciko kulfon w porównaniu z tym, to jest pikuś, naprawdę. mistrz po prostu. Dobra, to nie, to ja nie wiem, czy mam co tego smoka budować w tym momencie, bo to mi to rekiesz w tym momencie. Oh my goodness, ale wiecie co, słuchajcie. Ja coś czuję, że tego smoka zejdzie mi budować parę godzin, dlatego ja to będę chciał zrobić sobie na timelapsie. Mam nadzieję, że się mi to uda. Na pewno będzie sporo faili, będzie sporo poprawiania, bo to będzie standardowa improwizacja. Nie budowałem nigdy smoka, więc będę musiał bardzo mocno improwizować i prawdopodobnie całą budowę smoka zobaczycie na timelapsie. Nie będę tego przerywał swoim durnym komentarzem, także jeśli się komuś nie chce oglądać timelapse, to musicie po prostu gdzieś tam przewinąć parę minut do przodu, tudzież paręnaście, i dopiero zobaczycie efekt końcowy. Ile to będzie trwało, nie mam pojęcia. nie wiem, nieważne. Także słuchajcie, ja tu w tym momencie robię cięcie i zabieram się za
Time lapse'owanie Ender Dragona różowego. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to pół dnia, tylko robię się w 1/4 dnia, no może w 1/3, czyli 8 godzin. No.
Wow. Tylko tyle powiem. Wow. Nie sądziłem, że mi ten smog tak dobrze widzi. Słuchajcie, w ogóle ja odkryłem sobie ostatnio jakieś talenty, słuchajcie, bo na spontanie takie rzeczy buduję. Powiem tak, próbowałem już kiedyś jakieś smoki budować, ale nie, to nie wyglądało. A ten wyszedł całkiem nieźle. Dajcie znać w komentarzu, jak się wam takie smoczysko podoba. Taka smoczyca. Ja myślę, że teraz, kurde, jak książę ciemności, to zmięknie. No zmięknie mu rura, nie ma bata. No słuchajcie, no... No nie no, co z takiego smoka, to ja bym się bał. Ej, kurde, fajny ten taki różowy Ender Dragon. Pasuje do fruszek, prawda? Powiedzcie, że pasuje. Tak w ogóle to słuchajcie, bo... Książę ciemności i książę ciemności... Czy ktoś z was podejrzewa, kto jest księciem ciemności? Bo ja wam powiem tak, z ręką na sercu, to nie ja robię te altarki, to nie ja jestem księciem ciemności, absolutnie, żeby nie było. Ktoś tutaj jest księciem ciemności, nie wiem, czy to z ekipy CraftKate, czy z ekipy techników, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam pewne podejrzenia, ale nie wiem, czy są słuszne podejrzenia, kto to może być. I słuchajcie... Napiszcie w komentarzu, kogo byście obstawiali takiego jako księcia ciemności. Ja tu muszę jakieś śledztwo w ogóle przeprowadzić. Kto tu jest tym księciem ciemności cholernym? Z kim ja walczę w ogóle? Bo tak prawdę mówiąc, no... Nie mam pojęcia, kto jest tutaj w tym momencie fruszkowym wrogiem. Tym... Kto jest tym księciem ciemności tutaj, bo... Także piszcie swoje propozycje w kalendarzu. Boże, w kalendarzu, w komentarzach, kurwa, debilu. No i oczywiście dajcie znać też również, jak się wam smoczysko podoba. Także jeden z celów, które miałem postawione, które jest tam zapisane na tabliczce, zbudować różowego Ender Dragona, jest zaliczony. Jeszcze oczywiście Tama jest do zbudowania. Tak, wiem, ale oczywiście jeśli macie swoje jakieś propozycje również, dajcie znać też w komentarzu, jeśli macie propozycje, co jeszcze można zbudować. Niekoniecznie to muszą być jakieś smoki, mogą to być jakieś również budynki użyteczności publicznej typu, nie wiem, jak była na przykład karczma, czy kowal, czy coś. Co się to było, panowie, na czapce stało? Zagnił już, zgnił już. Dobrze, ten śnieg taki jest sztuczny, to się nie stopił jeszcze. Muszę to w sumie kiedyś rozebrać. Także jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście. No i ewentualnie jakie rzeczy zbudować jeszcze przeciwko księciowi ciemności, bo coś czuję, że ta walka to z nim tak się szybko nie zakończy. Jest skubaniec uparty, chociaż już powinien do niego dotrzeć, że przegrał, ale nadal jest uparty, więc no skoro jest taki uparty, to my go musimy tutaj skutecznie jakoś zwalczyć. No, dobra, dość mojego pitolenia. Ja wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że podobał się wam odcinek, że podoba się wam smok, że podoba się wam moja walka z księciem ciemności, kimkolwiek on jest. Kimkolwiek on, kurde, jest. No. I to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa, pa.